Piękne jest miasto Lwów. No ale nie o Lwów nam chodzi, tylko o Lwowianina. To wiesz przecież, po cośmy tutaj przyjechali. Nie wiem. Pandeczko. Po pierwsze musisz... Wiem, stryciu. A po drugie? Po drugie musisz... O, także wiem. Ale nic z tego nie będzie. Słowo musisz dla mnie nie istnieje. Pandeczku, tu przecież o twoje szczęście chodzi. Rozumiesz? Rozumiem. Ale jeżeli moim szczęściem ma być ta wąsato-brodata foka w okularach, to jeszcze raz mówię, że nic z tego. A pan Dalewicz to doskonała partia. Człowiek taki inteligentny, taki nieprzeciętny. I bogaty. Najbogatszy fabrykant zabawek i lalek grający. A ja nie chcę jego majątku i nie chcę być jeszcze jedną lalką tego pana. Niech ty chodź. Co to? Franciszek oczu nie ma, czy co? Żebym chciał cicho wejść. Tak, naturalnie, cicho. To nie wystarcza, to za mało. Wszystko, żeby tylko w pracy przeszkadzać. Też jest corpus delirium, żebym chciał cicho wejść. Boże, ileż raz ja mam powtarzać? Cisza i praca. Praca i cisza. Gdzie falciwi, gdzie? Co ty zawracasz głowy? Wszystko fajno jest. Już ty kończył talenta do muzyki, tu nie ma zagrejca. Ta ma być przeci. La 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 la. Nigdy w świecie. La 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 la. Skąd ta straszni? La 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 la. Nie byłaś ty. La 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 la. Gdzie opatrzeńko ma być na maszkowski kraj? Widz jak on gra, ta tak jak śpiewał ja. Pamiętaj ty, Sytońku, bój szepciu, powiedz co? Kto się tobie przyda, pamiętaj, że nie w szczęści. O! Kto ma forsy, temu zdaj się, że u król żyje, pije i przystawia se kurzny przy nim ból. A gdy nagle forsa skończy się, wtedy kończy się cały bal. Stęka kwęka, co zostaje mu po tej forsie żal. Wycha, opłac fajnie, mamy nic, a mamy raj. Na nic nie zrobię zło, utrać się jak nie masz co. Jak ty zima, tu martwimy się, a cieszymy się jak już maj. I ty świat gulamy sobie tak razem, opłac fajnie. Pamiętaj ty, Sytońku, pójdź szepciu, powiedz co? Że kolega braci najwięcej w życiu znaczy, nawet więcej niż miliony sto. Kto ma forsy, ten kolegi ma przyjacieli, ma wszystko ma. Jest kochany, żyją w pięknym, gdzie się tylko da. A gdy nagli forsa skończy się, wtedy pisze się na nim psy. Niech go nie zna, niech nie kocha, bo to nie to, co my. Jak już zima, tu martwimy się, a cieszymy się, jak jest maj. Ale zawsze wszędzie ty ja razem opłac maj.
każdym przyjdzie wnuć. Tak by nagle forsa skończy, wtedy kończy cały bal. Lękar, lękar, nie dostaje mu głodny, pocie żal. A my dwa opozwaj, nie mamy nic, nie mamy raj. Co to ma znaczyć? Marsz za mną! No, no, gdzież oni są? Bliżej. O, nie Franciszek, oni bliżej. Proszę bliżej do pana dyrektora. To wyście zaczęli śpiewać. Nie, proszę łaski pana dyrektora, to my właśnie skończyli, a lalka zaczęła. Bo Tłojku mówił, że ona się popsuła. Ona śpiewa tak o. Tra la 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 la. Nie! La 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 la. Co? To wy nie wiecie, że tu nie wolno śpiewać? Tak. Co? Nie. Co? Nie. Zamiast pracować wam fiolki w głowie. A czy wy wiecie, czym to pachnie? Co, fiolki? Cicho, Tłojku, teraz pan dyrektor gada. Halo! Pan Ruczyński, moje uszanowanie, sługa uniżony. Tak, owszem, ale... Nie, ja nie do pana, nie zgodzę, no ja do siebie tak, sam do siebie mówię, nie cicho, co to za wyrażenie, co foka, także, czy foka, nie, także nie do pana, nie. Ja tu mówię do foki, do jednej foki. Właśnie jest tu obok mnie taka źle tresowana foka. Nie, ale pan nawet sobie nie wyobraża, panie, jak ona o panu myśli. Nie foka, skądże foka, panie, banda. Co to ma znaczyć? Nie, to ja chciałem powiedzieć, że jak ona myśli o tym transporcie lalek. Które właśnie chciałem u pana zamówić dla jej sklepu. 200 sztuk, a podobno grające i ślicznie grają. Pan pozwoli, ja panu zademonstruję, dobrze? Co? Nie wyraźnie. No, nic dziwnego, przez telefon. Zresztą ja sam panu zaśpiewam. La 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 la. Źle proszę łaskę pana dyrektora, to ma być la 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 la. Cicho, właśnie! Co nie, to la 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 la. Nie, ja przepraszam, ale kończę Marek, to ma być tak o. Tra la 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 la. No krzywie, na naturalnie, ale to nie lalki, to wnosić się stąd! Proszę natychmiast wyjść z kancelarii. La la... Co? Halo? Niech kasja wypłaci im do końca tygodnia i nie chcę ich więcej widzieć! Kiedy proszę pana dyrektora, to Szczepciu niewinny, to winny tylko ja! A właśnie, że ja jestem winny, Tłońku jest niewinny! Czeliście! Marsz! A ja właśnie o tym marszu chciał powiedzieć! Proszę, tych by nie wyjść! Tej rączki, panom Godów. Franciszku! Słucham, panie pryncypale. Franciszek pójdzie do ekspedycji. Niech przygotują 200 lalek śpiewających do wysłania. No i co, nic? Nie ma żadnej posady, nie? Absolutnie. Korepetytor potrzebny do eleganckiego domu. No to jest ja, bo ty z eleganckiego domu. Zara. Woźny do banku od Zara. Cuni, Szczepciu, cuni. Choć zara, bo ktoś chrapnie to. Gdzie? Także referencje są potrzebne. A, to trzeba w takiej referencji przyjść od razu. To za co to kupić nie ma.
A to ci być właśnie, to fajny kawałek jest, bracie. Siedzi se cały dzień, duży kawy, cygrbaty, miszasz, dyrektory chodzą. Do kasy chorych se należysz. Już więcej nic nie ma, jest jeszcze co? Czekaj, tu łopot chory. Matrymonalny, kupno-przedaż, lokalny. A ja myślę, Płociu, zaraz rania, jutro trzeba pójść do magistratu, mają kanał robić w zimie, to my chapniemy jakie fajne roboty. Nie, chociaż Niuśku mnie mówił, że on... Cichu! Nie, ta Niuśku się na tym zna, bo... Chwileczki, cichu! Nie, szczepcie słodkie, bo... Ej, to ze skóry można wyskoknąć! Cichu! No co ty nie pójdziesz do tego? Taka matka strętna zostawi takiego dziecku leżeć, a sama z całą pewnością poszła do innej baby na plotki. Łączu, trzeba dziecku zostawić, bo jeszcze pojedzą, że mu ukradli. Teraz taka młoda kraść dzieci. Łączu, ja położę, bo my sobie jeszcze biedy napytamy. Moje malentki. Szepciu, trzeba będzie poczekać, aż matka przyjdzie. No i co my teraz robimy? No jedziemy na policję, dziecku damy tej ferty. Czepciu, nie chodźmy tam. Czego? No co on takiego zrobił, żeby go pakować na policję? Co on co, ukradł pitanstwo maleńki, słodki? Masz tu anciurę. To co on winny, moja bieda moja. Моя морда сводка. Перлички, червоні гузички. На кого випадні, на те губець. Тихо, ну. Ти такі сладкі, такі кухані, маленькі. І ну же ти чогось такі цікаве до плакання, варзу. Щепчу, чого ж он так шичив? Та як не мав шичить, як ти дєшкін фур тармосиш. Та весь повжде нарубнем, як відпочні трошки. Ну тихо, моя рибця сладка. Моє маленькі, сладкі мої. Ну, ту, файну, пань. Ой, як тобі добре, правда? Правда же тобі добре? Ну і де ти то дєцько положиш? На голі дешки, та ти хочеш, щоб си мікру з кості поламав, це що? Фу, та виплюй то. Та я би воляв у собі не вірить, що зробить. І такому малейству, як і кшивди. Нікадай, твочу, нікадай, ну першенник, братчі, і підкладай. Може, я його щось там гнечим, може, я його розпакуєм. Зостав. Нєча вєнці, ну, твої вілебні рончки. Я то сам зробив. Пищирадло. Ага. Чепчу, я уж вім, для чого он плаче. Он стал з певностью годний. Перше мудре слово, Тончу, вже ти повідав. Тончу, маєш трошки пенєдзи, дужу? Беде м'яв з 4 шустки дробними і з 2 злоти грубими.
Тончу, я тебе прошу, скокни ту склепичку ту пани Райхове, куп яки файне жарче для детска. И ну на едне ноце. В тех вилепце. А, так и хлоп, ой, ну. Тра-ла-ла-ла, ну. Здала видать уж не стете, вежи Костюла Эльжбете. Може отдаще, же повратце здоров, и звачим я стольбо. Ха-ха, ты, да я ще беш гадал по львовску, як сам цесаш беш видел. Хе-хе, ну тихо. Jeszcze z ojcem na łódki do szynku pójdziesz, będziesz wiedział. A w tym szynku jakiś zejdu łódki postawił. Proszę! Cicho. Ой, żebyś mnie był troszkę pomógł, jak я так і зменшуваны, я здав укладуваны ту ніч. Южим шиню счепчу. Мамчу, сладка, люди, цову нанес, ну. Щепчу, свежутка, бардзу, гавнентка, як масевку. Як-то то вількану, цецо, та як дзецку можна кілбаси, тончу. Ні саме, ні з хлебем. Та їсть, дурне варя, та дзецку даю мліку, даю арбати, а з острих жече, цу на вижу рум'яних. То там є мліку, от вчора зустав. Щепчу, я чогось його так бардзу любив. Весь Сочи поем, Тончу, же я теж. Моя рыбча, сладка моя, моя сиротка. Ну, та не сиротка. Буя беде для него матка. Я теж. Ну, та две матки бы детку мялу, а то не мужливі. Та ты беш хеба я вим, ойчиц. Та я тату. Йо, і ну, Тончу, он мусіше шац називати, розумієш ти мій. Які он би мяв імі, ну? Я myślim, że najlepiej, żeby się nazywał po ojcu Antoni. No to już chyba lepiej po matce Szczepan. Nie, to nie pasuje. Szczepciu, ja już padnę. No. Najlepiej by się nazywał Bajbus. Bajbus? Jo. A jo? Fajno, Tłonciu, fajno. Jo, już panuj tu, jak on ma fafuli czerwony, jo? Pyski spasione ma. Ja? I no, Tłonciu. На львовські сумєні, на львові слову гонору, вже для байбуса вшистку. Серце. Душі. І вшистки в них шлості. Які іну маєш? Іну шепчу, треба беді скокнуть до тітки Бандюхови, щоб повідяла, як всі кубу нього ходить. Може, шату помогнуть? А потрафі фарша? На дрожарні? Тартер мінавалі. Що пані мові? Ну так і матір. Як ми зі щепчем в ренки достали, ми йому дали порці файни. Górne waria, Tońku, co ty gadasz, ta starter nie jest żaden bater, no to jest taki, jakby ja ci tu powiedział, taki ding. No więc, pomogą mi panowie? Austriackie gadanie, ta peni, ta samochody to nasza specjalność, zaraz się zabieramy do roboty. No, masz? Co? O. No to coś strasznego będzie, no. To po co ty się chwalił, że ty się znasz na maszynach? Bo ja myślał, że ja się znam, no. Umyliłem się. No, to trzeba będzie coś naprawić, ta inaczej wstyd i hańba okrutna. A bo ja wezmę, zakręcę te muterki tutaj, też pindręcem, może to co pomoże.
Nyrka jest, uśledziona jest, serce jest. Tutaj co brakuje? Tak, Łazwierzchu, tu nic, wszystko rośnie ze mnie jak rosło. A co we środku, tu ja nie. Ale chwała Bogu, że ja żyję, bo jakby ja umarł, to ja by tego nie przeszł. Tłoczu, no? Bajbus! Gdzie bajbus? Wanda, no, nareszcie powróciłaś, chwała Bogu. Przebieraj się prędko, bo zaraz pan Dalewicz tutaj nadejdzie. Myślę, że już nie ma po co. Wędziuniu, po pierwsze... To znowu od początku, znam to już na pamięć. Że ciocia, że rodzina, że sklep. Że wrócimy z pustymi rękami, co? Właśnie, właśnie. Ale nie martw się, stryciu, z pustymi rękami w każdym razie nie wrócimy. Cisio, syneńku, no cisio, zaraz ci stryjcio mleczka przyniesie. Co to jest? Dziecko. No przecież widzę, że nie samochód, tylko dziecko, ale co za dziecko? Po pierwsze, ładne, po drugie, moje. Wanda, proszę cię bardzo, nie żartuj, tylko powiedz serio. No przecież mówię wyraźnie, dziecko, no moje dziecko. Twoje? Moje. Ojej, w głowie mi się kręci. Może ja śnię, może ja śpię? Pan dał szyfli mnie. A! Nie, więc ja nie śnię, więc ja nie śpię. To twoje dziecko? Moje dziecko. Co ty masz dziecko? No trudno, stryjku, no nie mogę dłużej tego ukrywać. A ojciec, gdzie ojciec? Ojciec? Ojciec, rozwiedliśmy się. Oddał mi moje dziecko i pojechał w świat. Co to będzie, co to będzie? Co ciocia na to powie, co rodzinka powie, co powie pan Dalewicz? Myślę, że pan Dalewicz się bardzo ucieszy, jak mu powiem. Nie waż się mówić o tym komukolwiek. Jaki śliczny, jaki cudny, zupełnie podobny do stryjcia. Jeszcze nie waży być do mnie podobny. Dosyć tego, dosyć pachy manatki, wyjeżdżamy do Warszawy. Niech ciocia tę całą sprawę rozstrzygnie. Więc nie zaczekamy na pana Dalewicza? Przeciwnie, musimy wyjechać, zanim on tutaj nadejdzie. No to niech go stryjcio troszeczkę zabawi, a ja spakuję walizy. A może by pan dyrektor tak jaskółeczki włożył? No, no dobrze. Ostrożnie, uwaga, ak, ostrożnie, ak, ak, ak. No, dobre. No nareszcie człowiek wygląda statecznie poważnie, tak młody jak tych marynarkach. Proszę, militar, jeżeli mi wolno coś zaproponować, to co? To mnie się wydaje absolutnie, że co? Że na takie wizyty trzeba absolutnie młodo wyglądać. O... Kobieta lubi... O, panna Wanda to lubi właśnie statecznych ludzi, poważnych i przyzwoitych.
Możliwe. Cicho! Nie płacz! Cicho bądź! Gazety nie mogę czytać! Słyszysz co? Nie wzruszysz mnie! Po pierwsze, stare sztuczki, za stary jestem, nie dam się na to brać. Po drugie, nic mnie nie obchodzisz. A po trzecie, jak stoicie, mówicie go być, to cicho być! No proszę cię! Bardzo cię proszę, no uspokój się, no nie bądźże dzieckiem, no. A pan to ma rację, on rzeczywiście troszkę do mnie podobny, a on jest nawet bardzo do mnie podobny. Mam moje oczy. Wygrałeś los na loterii, bo ja mam wyjątkowo ładne oczy. Łydzi, łydzi, popatrz mi. A ty ciepciesz ty, a kuku, a kuku, a kuku, a kuku, a kuku, a kuku, a kuku. Halo? Co? Policja? Za chwilę, zaraz poproszę. Wandeczko, proszę do telefonu. Telefon do mnie. Zaraz przyjdzie. Tak. Halo? A, tak jest, moje auto. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Co to? Za tajemnicza historia, co? Wszystko w porządku. Myślałam, że mój mąż porwał mi auto, ale policja przysyła mi je z powrotem. Już wszystko zapakowane. A to doskonale, Wandeczko, to bo o wszystkim porozmawiamy w Warszawie, a tymczasem pospiesz się. Jeszcze tylko z dzieckiem muszę coś zrobić. A coś ty chcesz zrobić z dzieckiem, co? No oddam je gdzieś na wychowanie, przecież do Warszawy nie zawiozę. A przepraszam, właśnie zabierzemy dziecko do Warszawy, niech ciocia, niech rodzina coś postanowi. To moje dziecko. O, przepraszam. To nasze dziecko. Niestety należy do rodziny. Dobrze, niech jedzie. Sługa najniższa. Witam. Witam pana. Jak ze zdrowie? Dziękuję. Jak to pan wychodzi? A tak, rzeczywiście ja muszę być... Nie, żeby przyjść do siebie. Tak. A pan? Ja. Aha, to mój daleki krewny. Aha. Bardzo daleki. Właśnie przyjechał niespodziewanie i... Jak to? Sam? A sam, naturalnie. I stęsknił się za mną, bo nie widzieliśmy się 20 lat i... Pan daleki! Cały Jarączki. Dzień dobry, pan! Cały Jarączki, jak to? Pani też wychodzi? Nie wyjeżdżam, interesy mnie wzywają. Tak. No pan to chyba najlepiej rozumie, pan, człowiek interesu. Ja właśnie... Prawda, mieliśmy załatwić sprawę tych 200 grających lalek. Akceptuję te transakcje. Kiedy ja... Bardzo przepraszam, ale ogromnie się śpieszę. W każdym razie jestem bardzo szczęśliwa pańską stałą klientką. Do widzenia panu, do widzenia. Panie, gdzie oni pojechali? A bo te łopańskie, no te pazorczyńskie. Jo, zapraszam. Oj, ludzi! Oj, Boże. Szczepciu? No. Ty śpisz? A, nie było. A ty? No, popatrz. Ja też czegoś nie. Tłoczu. No.
Ja se śmierć zrobię. Ja nie mogę żyć bez bajbosa. Ja też nie. Ja nie i nie i nie. Ja teraz, bracie, czuję, co to jest matka. To ja dopiero teraz wiem, co to ojciec. Szczepciu, my musimy jechać za bajbusem do Warszawy i to absolutnie. Jeźdź, durny wariat, do Warszawy. Masz na bilet? Teraz do kupy, to ja nie wiem, co mamy na pół bileta. Szczepciu, Szczepciu, słodkie, to i coś powiem, ja na coś padną. Chodź na to, chodź na to. Fajno, fajno, Tłęciu, fajno. Тонько, живеш? А ти? Та як гадам, то певні же живем. Ну так з рахунку ніби виходить. А тобі ще чу вигодні? Файно. А тобі, Тонько? Як отаку, і з общим. Щепчу, а до Варшави далеко? Zara, Zara! Na zdrowie. Jak do żarcia, to im śpieszno, a jak do roboty, to śpią. Dzwoń se, dzwońcu, męcz się, to poczujesz, że żyjesz. No nareszcie. Ile razy mam na chlipka dzwonić? A ile razy pan kasjer dzwonił? 6 razy. Wystarczy. Nie, chlipek za nadto się rozpuścił. Ja się rozpuściłem? A kto tu pracuje, jak nie ja? Szachy grają, herbatkę popijają, a do roboty nikogo nie ma. Proszę się nie wtrącać nie swoje rzeczy. A kto ma je wtrącać? Za takie gadanie wylecieć z posady. Złudzenia apteczne. A kto mnie wyrzuci? Tutaj nawet nie ma takiego, kto by wyrzucał. Właścicielka panna Ruczyńska samochodem po mieście gania, ciocia dama, a stryjcią niańkę się zamienił i dziecko bawi. Coś o tym dziecku słyszałem. Coś mi się o uszy obiło. Co to za dziecko? Coś mi wygląda na takie złudzenie apteczne. Mówiła mi moja Basia, że tam w domu... Podona i Gomora, rozumiesz? Jak to wygląda? Co ludzie o tym powiedzą? Dziecko jest, a męża nie ma. Uciekł. Uciekł. A kto ci uwierzy? Słyszysz mnie, to wszystko nic, a nic nie obchodzi. No nie znam jego adresu. To go poszukaj. Nie chcę znać tego dziecka, dopóki nie znajdzie się jego ojciec. Ach, ładnie nas urządziłeś. Taki skandal w naszej uczciwej rodzinie. Jeżeli to dziecko ci tak przeszkadza, to mogę je odesłać z powrotem. Dokąd? Do obcych ludzi? Bo przecież adresu swego męża nie znasz. Ach, co pan zaledwie sobie o nas pomyśli? No, on jest najmniej ważny. On by nie zostawił żony z dzieckiem, on by nie uciekł. Czekaj, zaledwie drzwi o wszystkim. Nie. To trzeba go będzie jakoś delikatnie o tym uwiadomić. Ach, przecież on jest taki wyrozumiały, że... Dziecko się ukryje i wy się pobierzecie. Ach, tak! Jakieś skrzynie nadeszły ze Lwowa. Co z tym zrobić? Przecież pan widzi, że ja jestem zajęty. Niech się Chipek tym zajmie. Trzeba się przekonać, co za skrzynie i kto je zamówił. No, chybcie. No dobrze, dobrze. A kto ma się zająć, jak nie ja? Ech, jak tak oczy zamknę, to już sam nie wiem, woźny jestem czy dyrektor. Złudzenia apteczne, jak pragnę podwyżki. Łańciu,
Łyciu! Wysiadać, Warszawa! Cytujesz Dłożyc? A skąd? Ja bardzo się przepraszam, jaś troszkę mi się zrzemnął. A gdzie my idziemy? Mnie się zdaje, że my zajechali do tego gościa, że on zamówił lalki. A kotki dwa, siare bury, obie dwa, nic nie miały do roboty. Kotki dwa. Ty znowuż wychodzisz. Muszę, stryciu, muszę. No jaka ty jesteś maska. Ty przecież nic nie dbać o tego dzieciatka. No mam tobie godnego zastępcę. A zresztą stryciu, on ciebie tak lubi. A, bo on się zna na ludziach. No to pastryciu. Ilozią jestem, znam się na ludziach, no chodź na wojnę, ilozią, chodź na wojnę, tralala, 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 tralala. Aha, ciocia tygrys idzie. Cicho, cicho. I to ma być zajęcie dla starszego pana. Po pierwsze, tu nie ma żadnego starszego pana, a po drugie... Po drugie. Przez 30 lat nie słyszę nic innego, wciąż to samo. Co ty tu robisz przy tej plamie naszego nazwiska? O, po pierwsze, nie plama. A jeżeli nawet, to się pieluszki wypierze i już. Jak on śliczny. No jak on śliczny. Wykapany jak. Więc mam odejść. Pozwalasz mi zostać? Chodź stąd! 30 lat to samo. Ja nigdy nie wiem, kiedy ty mówisz tak, a kiedy nie. Teraz mówię tak! I znowu nic nie. Chodź! Nie no, co za granda! Na zdrowie. Już druga skrzynia pusta. Nic, tylko przez cały dzień złudzenia apteczne. Przepuść pan dyrektor, proszę. Alo? Kto proszę? Kto mówi? Kto to mówi? Kto? Warszawa! Rozumiem doskonale, ale kto... Kto proszę? Firma... Przepraszam, to nie ja, to Warszawa nas prosi, panie pryncypale. Niejaka Wanda Ruczyńska. To panna Wanda Ruczyńska. Niejaka panna Ruczyńska. Miano? Łaska spalce, panie. Pan... Granda się nazywa i nic więcej. Za farmazona pan nas bierze. Zaraz każę sprawdzić. Nie. Sam pójdę sprawdzić. Nie. Sam pojadę do Warszawy, ażeby przed panem Ruczyńskim. Dobra. Przyjedź pan sam. Gdzie pan Ruczyński? Ty? A także rozkoszny bobatek, a? Dziubdziuś, nik. Pana też niczego waty. Chodzi? Nie, jeszcze nie, ale nogi już ma. Ciężki musi być. No, pewnie tu siutki. A pani ile waży? 72 kilo w zeszłym miesiącu. Nie może, 72. Nie, ja się pytam o dziecko. Dziecko waży mniej, wiele mniej. No, tak. A także ładne, karmione butelką. A butelką? Dziewczynka, co? Śliczna dziewczynka. Pan starszy sam koło dziecka chodzi? No, naturalnie, że sam. Roboty jest. Bo to trzeba i pieluszki zmienić, pieluszki uprać, i pudrem zasypać, i mleczka nagrzać, i mleczka podać. O, to tłączu nie ma, co nie trzeba szukać po ulicach, bo tu busa nie znajdziemy. To trzeba iść do takiego ogroda dziecinnego, jak u nas jezuicki, czy coś. A, możliwi, no to chodź szukaj. Ludzie teraz mają nowe zmartwienia z powodu tych kidnaperów. Czy zala pani się o tych kidnaperach?
A co to te kindafery? A to bandyci, którzy porwają dziecko, żeby potem żądać okupu. Ojej, to jak cygany. Ale Boże, Paniusiu, Boże, proszę Paniusi, dlatego, że to biały dzień napadają i tak. Pana Faniu, idziemy. Idziemy, chcieli pomóc. Kogo? Ciebie? Ciebie. O. Mnie? Nie, z tobą nigdy się nie można dogadać. Nie, tylko ta. Było ich dwóch. Otoczyli mnie ze wszystkich czterech stron. Ale ja im dałem takiego drapaka, że ten... Nie dałem cię porwać, co? A ty widziałeś, jak biegłem w ciu? Czyś ty oszalał, co ty wygadujesz? Nie oszalałem, tylko wy wszyscy nie macie serca. Ojej, łani, kindapery, bandyci, uciekaj dziecko! Ratować dziecko! Panowie, do kogo? Do Bajbusa. Do kogo? Wy przyszli po dziecku. Proszę, panowie pozwolą. Byś widział, Tłonciu, co się będzie działo, byś widział. Ty mnie jeszcze, Tłonciu, nie znasz. Ty mnie też nie. My się jeszcze oba nie znamy. Co mamy tu chcecie? Panie, ino bez gwera, bo ja jestem raptus nervus. Dziecku przyszli. U Bajbusa. Ja wam dam Bajbusa. Ja wam dam dziecko, wy kindapery, wy. My nie żadne kindery, my z Lwowa. My przyszli dziecku zabrać. A niby jakim prawem, co? A o jakim prawem? A ja przecież jego ojciec jestem. Co nie? Niech Szepciu powie, co ja jestem. Szepciu słodki, co ja jestem dla Bajbusa? A jak co? A ojciec? Jak pan mógł zostawić ją z dzieckiem i uciec? To ojciec, to my szukali po całym Lwowie, w hotelu, i no nam powiedzieli, że pojechała do Warszawy. No już, teraz wszystko wiecie, oddajcie dziecku, idziemy het. Dziecko oddać? Takiemu ojcu? Nie oddam. Za żadne skarby świata nie oddam. To pan mówi, że pan nie odda? Nie? Nie. Nie? Nie. A ja zaraz idę teraz na policję, a tu przyjdę z posterunkowym. Właśnie. Zaraz, chwileczkę.
No więc, przecież ja muszę namyślić się troszeczkę, może coś wynajdziemy. Ja muszę się porozumieć z żoną. No fajno, fajno, ale nie galopem. No to fajno, fajno, galopem będzie. No można chwileczki poczekać. O, na chwileczkę można poczekać. Może tego, panowie, wobec tego chwileczkę poczekają. Panem Dłonuk. Chwileczkę, proszę, czajerączki. Panem Dłonuk, chodź. Oj, proszę pani, to zacheca. Jakieś dwa typy po dziecko przyszły. Lwowianie? Czy ja wiem? Gadają jakoś po chińsku. A ja tu? A ty tu? A to już wiem. Jak się macie, panowie mechanicy? A, co rączki? Co rączki? A, pani nam fajne sosna robiła z naszym bajbusem. Pani nam zabrała nasz największy skarb, nasz majątek. Jak to? Sami żeście mi dziecko podrzucili i uciekli. O, oj, oj, ludzi! My nie uciekli, no automobil nie chciał stanąć. Zara, Tłęciu, zara, przepraszam. Proszę pani, my już o tu nie mamy na mniejsze pretensji, absolutnie. I no niech nam pani pomoże. Niech pani powie temu panu z duchu. Oszalała, oszalała. Niech sobie jedzie do wszystkich diabłów. Ale dziecko zatrzymamy. Wariat, wariat. Przecież Wanda musi mieć męża. Trzeba go ludziom pokazać. Jaki by nie był, ale zawsze mąż. Honor rodziny będzie uratowany. Lepsze takie niż... Nie żaden. No tak, ale gorszy już nie może być. Jak on wygląda? Bój się Boga. Czyż jego nie można ludziom pokazać? No, no trudno, nie ma na to innej rady. Wykąpię się go. Takiego pyska nie zmieni. Ubierze się go. No, no jakoś to będzie. Idź teraz do niego. Namów go, żeby został, żeby nie wyjechał. Dobruchaj go. No dobrze, ale dlaczego właśnie ja... Onufry! Aha, więc nie chodzi, nie. Idź! Idź, no, a trzęsiesz głową, żeby nie. No to ja idę. I już nie jedę, to ja idę. No więc pamiętacie? Załatwione, co? Ma pani moje ręki. Sztama, stój. To żoneczka już jest. To bajbusa mama, a ja... No ta co, Tłęciu, ta żona, ta co? Proszę, może się kochany krewny rozgości. Będzie nam niewymownie miło, szalenie miło, wściekle miło. No, pan już może iść. Do widzenia panu. Nie, proszę pana, ja bez szczepcia nie zostanę. My oba dwaj, albo my oba, albo żaden z nas. To też bajbusa krewny. A, no w takim razie, proszę, niech też pan się rozgości. A może pan ma więcej takich krewnych, co? Nie, za zwyjątkiem nas dwóch to już nie ma cali. A, chwała. De, wielka szkoda, doprawdy. A taka miła rodzina. Prawda? Rozumiem. A proszę pana, a my by mogli pójść na chwileczki maleńki do bajbusa? Ja pójdę i przyjadę tu z nim z wózkiem. To chodźcie, kutko, chodźcie, pokażę mi, jak chłopak nie opowiedział. No to pan Rusiu, pa! Serwus, rodzino! Pana Dłonuk! Dłonciu, ta ty wziął i użenił się bezboleśnie. Obudził się! Baczność, królewicz jedzie! Szczepciu, Tłęciu, bajbus. Nie oddychać, nie Ani musisz nie spać. Ani tu Tłęciu miętku. A jaka pościel cudna. Tak, brać, jak ubrusy u słodkiej ciotki pan dziuchowy na święto.
A ja się męczył całą noc, nie mogłem zasnąć ani na chwileczkę, widastu. Wójciu, cię no. Może złob bolał? Ale skądżesz, i no kazali spać w tym ubraniu, a mnie gorąco jak nieszczęście. Ta było tończył oberluft utworzyć. Nie to do gustu taki spanie w ubraniu. Nogi mnie pokwarnieli. Człowiek cały noc się męczył i nie mógł nawet na chwileczkę wrócić się bidastwu. A kto ż tobie bronił? Kto? Nikt. I no ja się bał, żeby mnie się portki moje nie zbieli. O, widzisz? Twoje portki całkiem już nie mają kanta. O, wa! Ja i tak w tych portkach na ulicy nie pójdę. Proszę. Do środka. Proszę panu. Kąpiel gotowa. Ależ to cuni, Szczepciu, cuni, pilutku. Zostaw, Łączu, bo zaraz wysmarujesz. Zostaw. Umyj sobie prędko pyski i zaraz idziemy chęt. Kiedy nie ma w czym? Ało, mednica. Aha. Ale nie ma wody. Aha. Pewnie zaraz naniesu. Ja myślę. Ech tu cuni. Baj. Ty widział, Szczepciu, to jak ślizgawka, prawda? Czekaj, ja wlizę. Jak to przyjemnie, ty widzisz? Ty słuchaj. Ty nie wiesz, co państwo śpią w ubraniach, co oni się w ubraniach też kąpią. A jak to woli, ta co? Nie, oj tak, zicher się kąpił w ubraniach, bo powiedz się rękawiczki mają, ty widzisz? No tak to, żeby się ręki nie zamoczyli. Ale patrz mu to, ciu. Patrz mu to telefon, czy co? Ale świecący? To pewnie telefon do kuchni. Tylko wasza wina. Gdyby Wandzia była u nas, nigdy byłoby do tego nie doszło. Nie mam racji, Knyspa? Tak, naturalnie. Ale właściwie przecież nic się takiego strasznego nie stało, że Wandziunia wyszła za mąż tajemnicy. Przecież to się zdarza w najlepszych rodzinach. Nawet w królewskich rodach. Przecież ostatnio jakiś książę krwi ożenił się ze szwaczką. To może w królewskich, ale nie w naszej. Czy u nas byłoby to możliwe, Nespa Erasm? Naturalnie. A to obłudnica, bo się nie znam, Przyjrzyj. Dzień dobry. Siadaj. Kolo wujaszka tam, Wandulka. Co pani chce robić z moimi palcami? No muszę obciąć paznokcie. To jak ja będę wyglądał bez pazgnuści? Niech pani choć jeden zostawi. Nie, ja poproszę na sam pierw fryzury. Proszę bardzo. Proszę siedzieć spokojnie, bo pana skaleczę. To za co? Co ja pani złego zrobił? Ja pani pierwszy raz w życiu widzę. A, to ja lubię to. Ale to ładnie słychać. To weź pan ten talerz, bo ja nasypię popiół, szkoda. Nówciu, zostań. Kiedy dziecko... O, Nufry! Baśka tam jest. Tłońciu, cudnie teraz wyglądamy, prawda? I no, Tłońciu, żeby ty mi nie zrobił wstydu przy stole. Nie, Szczepciu, ja będę grzeczny jak mrówcia. A to nie chodzi o grzeczność, tylko o żarci. Żeby ty nie jadł kielbaski palcami. Szynki tu możesz. Zara, to jak można szynki tu czegoś nie wolno kielbaski? A bo gorący, durny wariat. A, tak. No. Poza tym teraz ojciec będzie się zajmował dzieckiem? A ja co będę robił? Ty wreszcie zajmiesz się sklepem. A ja myślę, że byłoby daleko lepiej. Mór właśnie wań zajął się sklepem. To jej sklep. Mór powinien sklepu swojej żony pilnować, a... Władam dłonów. Mój mąż. Moja żona. Mądrze. Tip. To proszę.
Szczepciu, może ona wytrza siędny? Proszę, siadajcie. Dziękuję. My się troszkę późniemy, tak było, że... No ale... No proszę, siadaj. Prosi. Teraz może siędny. Szczepciu, czego oni nam nic nie mówił, żeby my też coś zjedli? Proszę. Co się ciągnie, oj. Szczepciu, czego ona mnie tak morduje? Ona mnie pcha te kielbasy pod nos i ja powołam i chcę zjeść. Ona kiwa głową, że nie. Zaraz byś widział. Można? Proszę bardzo. Ało! Panu Basiuńciu, słodka! Daj pan spokój z tym jajkiem i zaraz po śniadaniu musi pan pójść do sklepu. Do jakiego postanowienia? Do jakiego sklepu? Do małżonki, no. Ja tak proszę panie Basie, nie chwalący się, ale powiedzieć muszę, że we Lwowie wszyscy baby nam nie lecieli. A będzie tam jaka robota? Ale naturalnie, masę roboty, panie. To cuni, ja jestem bardzo ciekawy do roboty, jak gdzie jest. I no Szczepciu pójdzie ze mną. Ależ naturalnie, panie, tam jest do roboty na dwóch. Proszę panów dyrektorów, tak ten interes wygląda. A. Ten to śpi, a jak mu się znudzi spać, to w karty frajer sam ze sobą gra. A czemuż on sam ze sobą? Bo on lubi z mądrymi ludźmi grać. Ja bym przez most kierbedzia przegonił toto. Co toto? No tu, toto. To? Ta ty, ta toto, tu. Ojej, przepraszam, a skąd panowie? A ze Lwowa? Właśnie. Ze Lwowa! Nie no, teraz to ja już wszystko rozumiem. Proszę panów dyrektorów, tam panowie będą urzędowali. Proszę, o. Proszę. Nie, panie, zaraz, a pan u siebie w kołopie. Nie. Kiedy mi pan dyrektor zatelefonował, że panowie tu przyjdą, to mi się strasznie ucieszył, że panowie dyrektorzy tu nareszcie porządek zrobią. Tak. O, trochę tu nieporządek na tym biurku. Ale trudno, ja tu jestem i dyrektor, i woźny, więc na jedne głowę to trochę za dużo. Po mojemu próżniaków trzeba do roboty nagonić, bo na zdrowie. Absolutnie. No dobra, pańsku, fajno. I no powiedz mi pan, czego tu wszyscy ludzie chodzą jakiś taki smutny i zasany, jakiś śpiący. Właśnie. Nie, to jest racja. Interes trzeba zbudzić. Tak wedle mego, jakbyś go pytał, to ja myślę, że najlepiej ich by trzeba nauczyć śpiewać. Bo jak będzie śpiewał, to nie będzie sał. Dzień dobry, uszanowanie, czy mogę służyć lalką? Służę proszę male, duże tylko, czy one tanie? Człowiek chce, ale widać źle. Jeszcze dzień, jeszcze dwa, wszystko na świecie granice ma. Było nam źle, to będzie lżej, jutro będzie lepiej, okej. Piersi w przód, do góry nos, los idzie na nas, to my na los. Więcej się śmiać, a martwić mniej, zaraz będzie lepiej, okej. Ile razy już był taki cud, ktoś idzie spać, by przespać chłód. Nagle rano list i krótka wieść, że wygrał los. I ma co jeść, i ma co pić, i tak ma być, i zawsze należy nadzieją żyć. Kto trzyma się zasady tej, temu będzie lepiej, okej. Okay.
lekcja jeszcze zajęta. Pewnie prowincję. Jestem. Trudno. Jak? Dalewicz. A, to pan nam wykombinował ten nawalantu z pustymi skrzyniami. Ja bardzo przepraszam, właśnie specjalnie przyjechałem, żeby wyjaśnić. Omyłkowo wysłano puste skrzynie. Nowy transport powinien lada chwila nadejść. Oczywiście, bo panie szanowny, towaru nam trzeba. Interes idzie po prostu, no, jak zegarek genewski. 120 sekund na minutę. Tak, podziwiam. Rzeczywiście wspaniała organizacja. A może za stalem kogoś z dyrekcji? Może pan Ruczyński? Może panna Ruczyńska? Złudzenia apteczne. Oni już teraz nie przychodzą, bo mamy już nową dyrekcję. Jak to nową? No jakże, nowa dyrekcja to ta, która wykombinowała, żeby śpiewać przy pracy. Ach tak, śpiewać przy pracy, tak, to doskonały pomysł. Świetna metoda. Co wy tu robicie? Kładam dłonóg, najniższy słup. Ta. Skąd najwyższa dyrekcja? Co? Oni są dyrektorami? No jakże. No bo my tak, my szukali jakie roboty. Żadne roboty nie było, no to co, a my musieli zostać dyrektorami. Wyszuję. No jakże wam się powodzi? Bardzo dobrze, proszę pana dyrektora. Pan Ruczyński z nas bardzo czegoś zadumiony nawet. Tu wysłał, każdy jeden śpiewa. No tak. Słyszałem. To wyście nauczyć śpiewać ty, tak? My, ze Szczepcim. I no to jedno, że pan dyrektor czegoś do nas nie pasuje, bo nie lubi śpiewać. Nie, bo to tak, jak człowiek ma jakieś zmartwienie, prawda, czy smutek, czy co on tam ma, to jak on się pośpiewa, to zaraz mu żyje na duszy, na sercu. Właśnie. Już drugi raz słyszę dziś to samo. Pani, ja chciałbym jakąś piosenkę. Wie pani coś w rodzaju? Aha, rozumiem. Coś modnego, jakiś przebój. Tak, żeby było ciemne, no i żeby miało trochę serca. Może to. Pan pozwoli do pianina, to ja przejdę. Dziękuję pani, ja sam. A gdzie można? Proszę bardzo. Przepraszam. Jaki przystojny. Elegancki. Śliczny. Piękny uśmiech. Jaki ładny. Myślałem, że szczęście jest tylko, a w życiu inaczej się dzieje, a ono na prawie jest trudna. Przychodzi samo, podaje nam ręce, jak ze mną się właśnie zdarzyło, że przyszło i na mnie rzuciło swój dom. Sam nie wiem, co się ze mną stało, coś tak dziwnego, powiedzcie mi dlaczego. Wszystko upadło i nie wiem sam, jak to się stało, że twoje oczy nie dają spać mi po nocy,
nie dają żyć za dnia. I nie chcę skarbów na ziemi, słońca ani gwiazd. Największe skarby na świecie oddałbym dziś za ciebie, bo wiem już, co się ze mną stało, już zrozumiałem, że tak cię pokochałem, jak jeszcze nigdy nikt. Przepraszam bardzo, przeszkodziłam panu? Nie, proszę bardzo, skończę znowu. Ale pan to tak pięknie śpiewa. To prawda. Podobało się pani panno... Wanda Rucińska jestem. Ale ja pana znam. Czy nie ze sceny? Pan jest artystą? Nie. Właściwie tak. Ja bardzo rzadko występuję. Moje nazwisko Tulski Aleksander. Bardzo mi miło. Niechżeż pan zaśpiewa jeszcze raz. Kiedy ja właściwie nie umiem jeszcze dobrze słów. Ale proszę bardzo, proszę. Niech pan zaśpiewa dla mnie. I nie chcę skarbów na ziemi, słońca ani gwiazd na niebie. Największe skarby na świecie oddałbym dziś za ciebie, bo wiem już, co się ze mną stało, już zrozumiałem, że tak cię pokochałem, jak jeszcze nigdy Boga, no to zarykowni, Walerianowy. Nie, stryku, nie. Jestem, jakby to powiedzieć, oczarowana, oszołiona. Pewnie jakimś nowym modelem automobilu, co? Ależ nie, i to nie. No więc ja nic nie rozumiem, słowo daję, o co chodzi. Ja w twoim wieku... Czy też byłeś taki szczęśliwy, jak ja, stryku? W twoim wieku po pierwsze... Byłem poważniejszy i dużo, dużo starszy. A po drugie, po piąte i po dziesiąte, nie zapominaj, że masz obowiązki. Ale wiesz co, Wanda, jesteś to dzielny człowiek, aha. Jak to pozory czasami mogą mryć? Interes na nogi postawił, a bardzo dobry wybór zrobiłaś. Udał ci się. Kto? No jak to kto? Twój mąż. Mój mąż? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Proszę, dzisiaj jeszcze więcej jak wczoraj, a tu właśnie pan ma rozliczenie, to rachunek. A dziękuję, świetnie. Fajran, cześć. Czekaj, pan zaraz przyjdzie, tłońku, pójdziemy razem. Nie mogę, no. Ja nie mam czasu. Damska istota. Baba? Jaka baba? Narzeczona. Wie pan, bo ja sobie też tutaj znalazł jedne mutanki. Mało, że nie narzeczona. Kocha? Tak to wie, zdaje się. A cudna, joj, ludzi! Ona do mnie gada tak o. A jak ja się mogę gniewać na takiego miłego pana? To on mnie zna? Nie, to ona do mnie gada. Nie wiem, co się ze mną stało. Coś tak
dlaczego? Powiedzcie mi, dlaczego? I wszystko urok ma. I nie wiem, jak to się dziś stało, że moje oczy nie dają spać mi w nocy, nie dają żyć na dnia. A tam tańczą, proszę. I nie chcę tu na ziemi spadońca i gwiazd na niebie. Największe skarby na świecie dawałbym gdzieś na ciebie. No proszę, no niech tam siądzie, panie Tońku. Dziękuję. Ja chwileczki postoję, posłucham i zaraz se pójdę. A pan lubi muzykę? Ukrutnie. A jeszcze jak pani tak suni, gra tu, to mnie coś tak za serce bardzo. Pan ma romantyczne serce. Nie reumatyczne, nie zdrowy. I no może czegoś bardzo miętki. Panie Tońku, a pan się już kiedyś kochał? To musi się pan zakochać. Gdzieby ja śmiał się. Musi pan, będzie pan taki szczęśliwy jak ja, panie Tońku. Musi pan. Bo ja pani chciał powiedzieć, że ja pani bardzo... No to ja sobie już pójdę. A znalazł już pan w sercu tę jedną? A ja jej znalazł, no ja nie wiem, co ona by mnie chciała. A mówię panie właśnie na sumienie włoskie, ona by miała u mnie raj na ziemi. Ja by dał prezenty, podarunki na świętego Mikołaja, na gwiazdki, na urodziny, co jej ino do głowy by wpadnęło. No, to pewno się zgodzi. Która by tam nie chciała takiego męża? Bez hecy, panu Baśku. Naprawdę? Ja właśnie, że to, co ja chciał powiedzieć. Ja... Przepraszam. Panowie przyszli. To jest Dolly, a ja jestem Molly. Dokąd panowie proponują? Chodźmy na dancing. Tak, do renesansu. Pierwszorzędne szaleństwo. Panowie naprawdę są bardzo mili i bardzo dowcipni. Pękałyśmy ze śmiechu z molitw waszych listów. Czepcie, to co pisał? A skąd? Dlaczego pan taki smutny? Wcale się pan nie śmieje. Ta szczep. Czem mogę służyć? Dla mnie kotlet cielęcy, panie Edwardzie. Dla mnie omlet. No i naturalnie zamrozić buteleczkę. Koniaku. Ja bardzo lubię konia. A panu czem mogę służyć? Pep a la stroganów? Albo lin a la burgeles, co proszę? Może na przystawkę jajko lukulusa, proszę pana, bonfrit i sos kawu. Z
Szczepciu, po jakiemu gada? Wojku, ja ty Warszawie nic nie rozumiem. Proszę podawać, mi już się robi, już się robi. Nic, co się stało, coś tam naturalnie. Tak. Co to może jedna piosenka? Dziś rano jeszcze pana nie znałam. A teraz? Razem. Nigdy bym nie przypuszczała. Wie pani, że ja też nie. Ale pan ją ślicznie zaśpiewał. Dawno pan śpiewa? Dziś pierwszy raz. Oho, nie wierzę. Bo pamiętaj, dawniej nie mogłem śpiewać, bo mi wąsy przeszkadzały. Wąsy. I broda. Broda. Tak, no i... te okulary. O, okulary! Foka! Foka z Lwowa! No, przepraszam, przepraszam, tylko nie foka. No, no. Ale co się z panem stało? Kto pana tak odmienił? Panie, i wiosny. Byłam naiwna. Żeś mnie nie poznała z brodą? Nie, że się na tobie nie poznałam, tam we Lwowie. Wiesz, że ja również tam chciałem ci powiedzieć, że... Że co? Że cię kocham. No to powiedz teraz. Kocham. Proszę państwa, zaczynamy nasz program. Siostry Dolly i Molly odtańczą bolero. Nasze sąsiadki, ało! Aha. Ty, oni się zicher na nas obrazili. To za co? Bo my z nimi nie poszli tańczyć i oni teraz ze słowo tańczą. Takuj nie bardzo ładnie my to zrobili, wiesz? Trzeba będzie pójść tę babę troszkę tak zabajklować, rozumiesz, tym nie, żeby niby z nami zatańczyli, co? No jo, masz tą ciurę, chodź. Co tu jest? Rachuneczek. A za co? Za konsumpcję. Co proszę? Za kolacyjkę. To ja nic nie zamawiał, to co? Proszę, ja... proszę pana, my zostali zaproszone przez te panienki, co tam byli. Czy panowie zapłacą? Bo to rozchodzi, to my zapłacimy. Zaraz. Proszę to doliczyć do mojego rachunku. Słucham. Bardzo dobry pomysł z tym walem propagandowym, prawda? Owszem. Mąż Wandy to bardzo zdolny człowiek. Tak, rzeczywiście. No, Wanda nie zrobiła znów tak fatalnego wyboru. No nie. Jest bardzo szczęśliwa. Podarunki przygotowane, panie Hipku? Wszystko gotowe na ostatni guzik. A gości dużo? Pełno, ho. A pan Dalewicz jest? Pan Dalewicz? Jeszcze nie przyszedł. Proszę pilnować Hipciu, żeby wszystko było w porządku, dobrze? Dobrze. Gdzie są panowie Szczepko i Tońko? Powinni już tu być. Pewnie się we fraki nabijają. Jojo, Tońciu, jojo.
Dobrze nam tu było, Tońku, ale to nie dla nas. To serdecznie wielki państwo, bracie fortepian. Ciebie kiedy tak serce w Lwowie bolało? Nie szczerze. Ja ci powiem prawdę, Tońciu, mnie też nie. Nam nie trzeba się było ogóle ruszać z Lwowa. Ale tak i naszego bojbusa maleńkiego, smutkiego tu zabrać. To co, tu my teraz odbieramy i wracamy? Ale zaraz, szczepcie, no utrzeci, w tej chwileczce, w tej chwileczce. A może oni się na nas pogniewają? A za co, tam im co zabieramy? A bajbus nasz. Ale może bajbusowi będzie smutno. On ma tutaj takie wygody, takie pańskie życie, łóżeczku ślicznych, kurderki. Jemu u mnie na słomie, na bambetlu będzie 100 miliony razy lepiej. Ale co ty się na tym rozumiesz? Ta na to, bracie, trzeba być matką. Na bok, królewie, nie. A moje uszanowanie, bardzo nam przyjemnie w imieniu firmy, że pan przyszedł. Gdzie panna Roczyńska? Jest, nawet już pytała się o pana fabrykanta. O, jest tam właśnie przy dzieciach, no chodźcie. Bajbuś, królik, dzień dobry. Dzień dobry. To pan Danielicz? Tak. Pani, jak się pan zmienił, to broda panu wyszła, czy... A pani, co pan tu robi? Skąd się pan tu wziął? Właśnie zostałem zaproszony przez pannę Wandę na dzisiejszy bal. A to ładny bal, no. Właśnie szukam jej, bo chciałem się z nią przywitać. Z kim, panie? Z panną Wandą. Panie, chwileczkę, ja muszę z panem przed tym porozmawiać, dobrze? Proszę pana. O, bajbusi! Jak to więc, pan powiada, że Wanda pana zaprosiła? Pana to dziwi. No ale teraz między nami to jest wszystko w porządku. Panna Wanda mnie nie lubiła przedtem, ale teraz zmieniłem się. Właśnie, no i mam nadzieję, że wkrótce panna Wanda i ja... Nie, za późno, panie. Jak to za późno? Za późno co najmniej o rok. Jak to rok? No przecież dziecko, panie, roczne dziecko. Jak to? Naprawdę nie rozumiem, co ma dziecko wspólnego z panną Wandą? No przecież panna Wanda ma syna. Kto? Panna Wanda, Wanda ma syna i męża ma, panie, i to bardzo udanego męża. Czyścianego, Przepraszam. I złaziła. Pan Danielicz szukał panią. Jest na sali, tak. Juleczku, jak się masz? Komedzianka. Co jemu się stało? Prawdopodobnie zmartwił się. Czym? No, że masz syna, że masz męża, musiałem mu powiedzieć, a co prawda zrobiłem to bardzo oględnie. Co stryjek narobił? Przecież ja nie mam ani męża, ani dziecka. No, bajbus. To jego syn, no. Czyj, Tońka? Tak, nie, to znaczy podrzucili. Kogo, Tońka? Nie, bajbusa. Bajbusa? Tak. Komu, tobie? Nie, to znaczy on mnie, a jemu ktoś inny. Co wy tu robicie? Wyrywamy do Lwowa. Z obcym dzieckiem. Co znaczy z łopcy, mało? To nasze dziecko, szczepcie i moje. Co znaczy wasze? A pani Wanda? Ona nie ma żadne prawo do tego dziecka. Przecież to matka. A jaka matka? To ona nam kazała urywać jakieś wariactwo tujkowie, jakieś komedii. Bajbus! Gdzie bajbus? Zabrali mi bajbusa! Nie ma bajbusa!
Gdzie Bajbus? Gdzie Dalewicz? Gdzie Bajbus? Gdzie Dalewicz? A co u mnie? Chodzi mój Dalewicz, gdzie Bajbus? Bajbusek mój kochany! Bajbusek! Żeby bubona się chciała pozbyć na jakieś płoki wstrętne, włosate i brudate i mnie kazała udawać męża. A ja nie chcę udawać męża. Tak? Nie chcecie? Nie. O, dziękuję. Gdzie Wanda? A co mnie obchodzi pańska Wanda, panie? Co? Moja? Dziękuję. Gdzie Bajbus? Gdzie mój Panowie, oddajcie mi dziecko. Szkoda gadania, to jest nasze dziecko. My się go znaleźli. No ja wiem, bo Wandzia wszystko mi opowiedziała. No ale co wy z nim chcecie zrobić? Zabieramy go do Lwowa i Pertik. No dobrze, a kto go będzie pilnował, panie? A co za gadanie? Ta ja, matka. I ja, ojciec. No tak, no naturalnie. Rodzice, ale nie dacie sobie rady. Szanowny panie Tończu i ty, szanowna pani Szczepciu. Oddajcie mi dziecko, przecież zrozumcie, ono potrzebuje opieki, ono musi mieć cieplutko, ono musi mieć czyste łóżeczko. Panie, niech się pan Łotu nie kuca. Jemu u mnie w chałupie będzie jak w raju. I no ja Tonciu zrobię małe przemeblowanie. Ja swoje łóżko swoim silnikiem zesunę, my po bokach, Bajbus we środku na silniku. Jak to Bajbus na silniku? No przecież za twardo dla niego. On przecież jest taki delikatny, on jest taki malutki. No tak i prawda. No widzicie panowie, przecież on dorośnie, prawda? Dorośnie, będzie duży i będzie potrzebował i buciki, i ubranku, i do szkoły, bo niezdolny, on jest bardzo zdolny. No, ta paraca, widzicie, no więc oddajcie mi dziecko, ja je tak kocham. Ja będę dbał o nie, ja będę się starał. Ja mu niczego nie będę żałował. A co, Tonciu? U nas jemu tak dobrze nie być. Będzie się męczył bidactwu. Tonciu, nie ma co. Pocałuj Bajbusa. Moje złote, słodkie brylanty moje. Inu, jedno se wymawiam. Ma stać w metryce Bajbus urodzony w Lwowie. Bajbus? Kochany Bajbus.